tego względu, że te sześć kół jest niczym innym jak tego rodzaju domem, który jest w 100% off-gridowy. A z tego co widzę, to tak, i światełko nam się tu zapaliło, i oprócz tego jeszcze tam się u góry światło świeci, tak? Symbolicznie. Nie uruchamiam tam na 10-15 minut na maksa, no bo tak jest zalecane, żeby tam komorę wypalić, okay. Ale w sensie takim, żeby była potrzeba grzania, nigdy na więcej niż na połowę mocy nie chodziło. Więc myślę po prostu, czy nie dokupić jakiegoś webasa takiego 2 kW i zamontować gdzieś po środku, żeby właśnie w takie dni ciutkę zimniejsze, ale jeszcze nie zimne, żeby te... Trochę dla mnie za ciepło. Tak. Tylko to jest właśnie to, co mówiłem, że mam dwa webasta po 8 kW każde. I niestety przy takiej temperaturze zewnętrznej, jak webasta chodzą na minimum, to jest tu za ciepło. Dlatego jak przyszedłeś, to właśnie zamknąłem dach, bo miałem otwarte tu, żeby się... Bo zaraz, jak teraz będzie zamknięte... A właśnie, powiedzmy coś na temat tych Twoich uprawnień w kwestii prowadzenia tego pojazdu. Ty masz prawo jazdy, no bo co, to waży ileś tam naście ton, zgadza się? No około 13. Prawo jazdy kategorii C, czyli na ciężarówki. I Ty możesz jeździć tym prawo jazdy C... A tutaj idą odgłosy z webasa. No i o coś takiego mi chodziło. Chodziło mi takie efekty. A dobra, bo ty masz takiego szperacza. No zobacz sobie tam. No. Możesz sobie. Ty, ale fajnie, super. Czad. 12 metrów możesz zarejestrować to jako pojazd specjalny typu, no nie wiem, no nazwijmy tak. To potocznie camper, tak? Wszystko, co ma więcej niż 12 metrów w jednym członie, może być zarejestrowane tylko jako autobus. A pomiędzy autobus a samochód specjalny jest potęga, różnica po prostu taka, że to niesamowita. Za głowę można się złapać. Ładują. Bo ty masz przetwornicę 3 kW. 3 ciągłe i 6 w szczycie, nie? 3 kW ciągłe. No to tak naprawdę wszystkie urządzenia, łącznie z tym, nawet jakbyś podłączył pralkę, to jest w stanie ci to uciągnąć. Tak, to wszystko już idzie, więc jestem zadowolony z tej instalacji. Za jakiś czas na pewno akumulatory padną, bo to są... akutrakcyjne, więc tam myślę, że jeszcze za 4-5 lat podziałają. No i później pewnie pójdzie w Leaf Apple albo jakąś nową technologię. Okej, okay, a ile sztuk masz tych akumulatorów? 4 sztuki. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. A my tutaj w takich dość osobliwych okolicznościach, po nocy, ponieważ obiecałem Wam jakiś czas temu, że coś Wam pokażę. I do tego stwierdziłem, że jest potrzebna nam noc. Jedna kwestia jest taka, że pokażę Wam coś za chwilę. A teraz w tej chwili spójrzcie, tak wyglądała przeszłość, a tutaj powoli przechodzimy w przyszłość, jeśli chodzi o kwestię zadbania o to, jak może to wyglądać z zewnątrz. W nocy tak trochę mniej to dokładnie widać, ale zaczynamy się już zabierać i dbamy o to, żeby można było pokryć siatką i klejem dół domku, po to, żeby wyglądało tutaj całkiem fajnie. A ja to oto tak w tej chwili... Właśnie, czy ja powiedziałem, że jesteśmy na kanale Dobry Projekt i że na naszym kanale zajmujemy się promowaniem i propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunku. A w związku z tym, że jest sezon w tej chwili na grzyby, a w ciągu dnia był strasznie duży tłok tutaj w lesie, to stwierdziłem, że wyjdę sobie trochę później, może tak trochę po nocy, i pokażę Wam, że nie trzeba wcale daleko odchodzić od nas, żeby znaleźć grzyby. Tu mamy akurat przykład, może nie chodzi mi o tego czerwonego, ale tutaj mamy o maślaka, proszę bardzo. Jakby tak już być bardzo dokładnym, precyzyjnym, to tego jest tutaj oczywiście wiadomo, że troszkę więcej. No tam. Także podzielę się z Wami tutaj trochę takimi atrakcjami po nocy. Także, proszę bardzo, można by je było tak troszkę i oskrobać i wszystko i przygotować, ale tak, symbolicznie pokażę Wam, co tutaj się u nas dzieje, biorąc pod uwagę, że naprawdę daleko nie zdążyliśmy odejść. Wierzcie mi na słowo, tego tutaj jest
nie mało, jest mnóstwo, proszę bardzo. Co krok to grzyb, co dwa kroki to kolejnych ileś tam tych grzybów. Proszę bardzo. Wiecie co, jak ja sobie tutaj parę sztuk zbiorę, to myślę, że na pewno będzie to fajny pomysł na śniadanie. A w ogóle to, no nie wiem, czekajcie, bo tak naprawdę to tematem dzisiejszego odcinka będzie, no spójrzcie, naprawdę nie trzeba daleko chodzić, przemieszczać się. Człowiek się później już nawet robi taki wybredny. Zaczyna wybierać, przebierać. Rysiu to już tylko takie specjalne rarytasy zbiera. No dobra. Później zobaczymy, czy one tam nie mają robaków, ale... A właśnie. W dzisiejszym odcinku... Czekajcie moment jeszcze. Tak chciałem sobie tutaj tylko rzucić okiem. O, proszę bardzo, spójrzcie. To są, no właśnie, to są chyba gąski. Nie wiem, odpowiedzcie. Ja tak jestem trochę cienki jestem z grzybów, ale jakby co, to możecie mi tutaj podpowiedzieć. Ja jak czegoś nie wiem, to się nie pcham. Po prostu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj są gąski. Zawsze z takimi grzybami jakby co, to należy udać się gdzieś. O, wiem, że bodajże chyba w sanepidzie zajmują się tym, żeby określić wam. Także pierwsza podstawowa zasada, nie zbieramy to, czego, na czym się tam nie znamy sami. Jeśli chodzi o kwestię ilości grzybów, no to tak jak sami widzicie, jest ich bardzo, bardzo dużo. A my zasuwamy z tego względu, że będziemy dzisiaj gościli w dość całkiem takich fajnych okolicznościach przyrody i pokażę wam bardzo, bardzo ciekawe miejsce. A zaraz sobie do niego dojdziemy. O, tutaj są nasze namioty. A właśnie, czy wy też lubicie sobie tak po nocy czasami pochodzić? Ja zawsze podziwiałem tych wszystkich myśliwych, którzy całymi nocami gdzieś tam zasuwali po lesie. A tutaj, proszę bardzo, dzisiaj okazuje się, że sam również potrafię przemierzać. Właściwie nie ma dzisiaj za bardzo jakiegoś takiego nieba, które mogłoby w jakiś sposób taki spektakularny pokazać wam gwiazdy. No, z ciekawych tematów. O, proszę bardzo. Tomek, pozdrawiamy cię. Cześć, Tomek. Tomek i jego fantastyczny carport domek. A tutaj mamy, proszę bardzo, prysznice, z których oczywiście jeszcze cały czas można korzystać. A biorąc pod uwagę, że jest całkiem nawet ciepło, to jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Lecimy. O. Proszę bardzo, jakieś auta tutaj, jakichś gości mamy. A my idziemy sobie z wizytą do... Dosyć długi wstęp. Chociaż... Właśnie, ciekawy jestem, czy już wiecie, czy zgadliście, w którą stronę idziemy i do kogo idziemy. Natomiast... Natomiast... Jedno jest pewne. Że jesteśmy w lesie. Tak, zgadza się, macie rację. Już wiecie, gdzie jesteśmy, wiecie, do kogo idziemy. Idziemy do właściciela tego oto domu na sześciu kołach i bardzo chciałem odwiedzić go razem z kamerą, razem z widzami dobrego projektu, z tego względu, że te sześć kół jest niczym innym jak tego rodzaju domem, który jest w 100% off-gridowy. A z tego co widzę, to tak, i światełko nam się tu zapaliło, i oprócz tego jeszcze tam się u góry światło świeci, tak? Symbolicznie kilka grzybów strzeliliśmy po drodze i pukamy.
Puk, puk, puk. Wpuszczą nas? Czekaj, cześć Kamilos. Słuchaj, ja już tutaj odpaliłem mikrofona drugiego. Zobacz, proszę bardzo, weź tam sobie podepnij coś tego. Ty dobry, no nie? Zobacz. Ja z racji pozycji lasu i w ogóle to stwierdziłem, że w nocy idę na grzyby. Wiesz, w ciągu dnia są w lesie takie korki, tyle ludzi chodzi. Bardzo dużo. Co? Zauważyłeś? No, tu bardzo dużo ludzi chodzi. Dobra, to co, można wjeżdżać? No, przepraszam. Dobra, okej, okay, no to co, wjeżdżamy z widzami dobrego projektu do Kamila, do jego fantastycznego, u Tomka zawsze mówię, że to fantastyczny domek jest Tomka, a u Ciebie to jest fantastyczne... To jest fantastyczne studio. Studio, tak, a tutaj tak u Ciebie jest fantastyczny autobus. W sumie, czekaj moment, zobacz, patrzcie, zobaczcie jak jestem, ubrałem się na te grzyby, ubrałem się na 6 grzybów, całkiem z dużą dozą fantazji. A u Ciebie powiem Ci, że tak jak się spodziewałem, jest mega po pierwsze ciepło i bardzo przyjemnie. Czekaj, ja już wyłączę sobie może tutaj tą latarkę, czołówkę. No jest ciepło, bo jest 23 stopnie. Normalnie. Czyli Ty też masz taką tendencję do tego, że jak siedzisz sobie w domu u siebie na kołach, to lubisz mieć temperaturę taką, która Ci pozwala chodzić w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce. Trochę dla mnie za ciepło. Tak. Tylko to jest właśnie to, co mówiłem, że mam dwa webasta po 8 kW każde. I niestety przy takiej temperaturze zewnętrznej, jak webasta chodzą na minimum, to jest tu za ciepło. Dlatego jak przyszedłeś, to właśnie zamknąłem dach, bo miałem otwarte tu, żeby się... Bo zaraz, jak teraz będzie zamknięte, no to się nagrzeje jeszcze bardziej. Okej. Okay. Ja zerknę, zobaczę, czy jeżeli bym włączył oświetlenie, czy nie będzie... Nie, za jasno będzie, co? Wow. Nie, to totalnie... Znaczy, tak, może zerkniemy przez ten pryzmat... Nie, tylko wiesz co, to wtedy nie będzie takiego klimatu. Chociaż wiesz co, może tak rzut okiem. Tam jest koszyczek, grzyby, to już wiecie co, jak tam są moje gumacze. A tutaj jest cała sterownia Kamila. Tak, ale... Z tematu oświetlenia. Poczekajcie, mam. Schody może... oświetlone. Tak. A, właśnie, dobra. Wiesz co, ja może wyłączę. O, no. Dobra. Jest całkiem, wiesz co, tak klimatycznie. Może i faktycznie ten odcinek dzisiejszy będzie dość w klimacie takim, umówmy się... Mrocznym to nie, bo to było tak trochę horrorowato, a przecież nie o to nam chodzi. Nie, no mrocznym to nie. Nie, całkiem przyjemnym, o właśnie. Także no tak, no chciałeś, klimatycznym. Gdzieś tam wspominałeś, że chciałbyś nakręcić, jak to wygląda po ciemku, no to... Jest okazja. No tak, no. To dobra, to włączamy w takim razie tutaj kuchnię. To masz takie... Bo ja zauważyłem, fajne. Że jeżeli, wiesz, wszystko się na zewnątrz w środku wyłączy, i włączy się to, co jest na zewnątrz, jakieś przykładowe oświetlenie, to pamiętam, że przynajmniej tak kojarzę, że to całkiem fajnie potrafi wyglądać. I właśnie ciekawy jestem, czy u Ciebie ten taki widok jest możliwy do zrobienia. Wiesz co? No nie wiem. O, widzisz? No dobra, to już mamy taką trochę namiastkę. W ogóle ty się zupełnie... Takich lamp było 8 w koło, nie? Poczekaj, czekaj, z tego co widzę, to drugi szlaban doniosłeś tutaj. Nie wiem, tak, czy to będzie widać, może ja też sobie pozwolę, o. Doniosłem. Nie, tak nie będzie widać, ale... Tak, ale doniosłem. Może... No bo więcej lamp chyba się nie zaświeci. Aha. No, bo tamte są porywane, tamte są zdjęte. Okej. Okay. Tylko ta jedna, nie? Dobra, powiedz mi w ogóle... Jakie, o właśnie, jakie wrażenia, bo biorąc pod uwagę, że no co, no już tutaj jesteś parę dni w lesie u nas, w tej przestrzeni leśnej, włączymy może w środku, już widzieliśmy, że coś tam ale jest. Ale to jeszcze, o, jak chcesz zobaczyć, to jest fajny taki przyrząd. Poproszę. A, o właśnie, no i o coś takiego chodziło. Chodziło mi takie efekty. A, dobra, bo ty masz takiego szperacza. No zobacz sobie tam. No. Możesz sobie. Ty, ale fajnie, super, czad. I to jest szperacz, który chodzi dosłownie nad kabiną kierowcy i ty możesz nim podświetlić sobie. No to zobacz ile, mogę sobie nawet tu w boku. Aha, aha, dobra. A tutaj właśnie te szlabany, o których mówiłem przed chwilą. Tak, no to mogę sobie podświetlić to wszystko. Dobra, spoko. Jesteśmy zaszlabanowani tutaj. Tak, no i tam sobie daleko. A ten, a właśnie, a może... O właśnie, pociągnij tam dalej tym światłem. Po drzewach. Super. A przytrzymaj na chwilę, bo w ogóle całkiem fajnie to wygląda. A trochę wyżej? A, nie, bo to już znika, bo już za ciekło. No, za ciemno już jest. No dobrze, super. No i ciach, i ciemno. I ciemno, dobrze, okej. Okay. I nie ciemno. No dobra, to co, odpalamy środek w takim razie? Tak, no to masz właśnie tak... Przechodzimy do... Mówiłem o tej kuchni, to masz wszystkie takie ciepłe. Tak. A jak na przykład coś potrzebujesz, tylko na przykład zmyć naczynia,
to zapalasz sobie zimne. Ja zimnego nie lubię, ale to takie typowo robocze, nie? Potrzebujesz tylko zmyć. Na przykład ale nie lubisz tego zimnego światła? No nie lubię. Ja też nie. Potrzebujesz kuchenkę? Też zimne. To masz zimne, nie? Ale jasne. No tu masz wszystkie. Jest po prostu tych świateł roboczych. Tyle, co potrzebujesz, nie? No ja, ta barwa mi tak nie do końca odpowiada, więc rzadko jej używam. Jak z prądem stoisz w ogóle? Z prądem jak stoję? Zaraz ja poniżej 12 nigdy nie zeszło. Aha, ale pilnujesz to, że po prostu... Nie, tylko raz czasem sobie kontrolnie kliknę. Nie jestem jakimś tam maniakiem. Aha, czekaj, może kliknij co, żeby pokazać naszym widzom. Dobra, no 12,4, no masz podgląd. Okej. Okay. Właśnie, już wcześniej rozmawialiśmy, a powiedz mi, czy ten plan ewentualnie zmiany magazynu, na, żeby był na wyższym napięciu, ty w ogóle masz w planie, czy bardziej to na zasadzie traktujesz jako błąd, który zrobiłeś i nie wczuwasz się w to? Chodzi mi to po głowie, ale jeszcze tak, nie wiem, no teraz jak już zrobiłem tą wymieniętą przetwornicę na tą potężną, to działa mi ta instalacja bardzo fajnie panele ładują. Bo ty masz przetwornicę 3KW. 3 ciągłe i 6 w szczycie, nie? 3 kW ciągłej. No to tak naprawdę wszystkie urządzenia, łącznie z tym, nawet jakbyś podłączył pralkę, to jest w stanie ci to uciągnąć. Tak, to wszystko już idzie, więc jestem zadowolony z tej instalacji. Za jakiś czas na pewno akumulatory padną, bo to są akutrakcyjne, więc tam myślę, że jeszcze ze 4-5 lat podziałają. No i później pewnie pójdzie w lifę po albo jakąś nową technologię. Okej, a ile sztuk masz tych akumulatorów? 4 sztuki po 140. 4 szóstki. Nie, 4 dwunastki. 4 dwunastki, tak. Czyli bez problemu zrobiłbyś z tego i 48 i 24 instalację. Tak. Czyli może z czystej ciekawości warto by było się któregoś dnia coś tam pobawić z tym. No tak, tylko no, teraz mam przetwornicę z 12, to no musiałbym właśnie kupić przetwornicę z 24. Większość oświetlenia jest 12, pompa wody już, jest 12. Już masz tak na jak gdyby nastawione wszystko na 12, że... No 98% sprzętu tutaj, oświetlenia i tak dalej, wszystko jest na 12. Część znaczy, jest uniwersalna, tak na przykład te lampy 12-24. Boczne, to te lampy boczne są uniwersalne i mogę zasilać i z akumulatorów hotelowych i autobusowych, więc to jest uniwersalne, nie? No ale te wszystkie LEDy w środku, no to wszystko no niestety już jest... Jest zrobione. 5 kroków. Nawet głupi sterownik do lodówki jest 12-woltowy, tak? Aha. Musiałbym to wszystko zmieniać. Pytanko mam takie, pokazałbyś jak fajnie masz podświetlone, bo ja byłem pod ogromnym wrażeniem i bardzo mi się to podobało, jak mądrze zrobiłeś. O, w przypadku... Szafka? O, szafka. Proszę bardzo, no nie? No super, wiesz, bo to jest tak, że często jest tak, że chcesz tylko zerknąć, coś wyciągnąć, no i co? I to... Tak. Nie, no bardzo fajnie. Szafka, bardzo często z niej korzystam w nocy, jak ktoś potrzebuje, to znaczy po ciemku. Lodóweczkę też pokażemy, że masz, że to działa. Tak, lodówka bardzo fajnie, znowu wspomnę Artura, dzięki któremu jest oświetlenie. Dobra, okej. Okay. Jeżeli chodzi o kwestię Artura, to ty wspominałeś odnośnie tego, że on... Rzucił koncepcją lampki i podarował mi tą lampkę. Czyli lampka, która działa na ruch, tak? Że po prostu... Jest ładowana z kablem normalnie USB-C. Bo ty nie miałeś w tej lodówce po prostu oświetlenia, czy jak nie było fabrycznie w ogóle oświetlenia. Aha, okay. Ja kombinowałem, jak zrobić, żeby tam wkleić jakiś pasek plus mikrostyk do otwarcia drzwi. I to zawsze miałem w planie, dobra, później. Ale brak tego światła w lodówce bardzo irytował. Tylko no, nie chciało mi się tam truć tego i robić. I tak nad jeziorem żeśmy siedzieli, gadali. Od słowa do słowa wyszedł taki pomysł. I akurat Artur miał taką lampkę, bo kupił i podarował mi w prezencie. Bardzo miło z jego Ja kupiłem sobie kilka innych. Tak samo w toalecie też zrobiłem sobie na ruch delikatne podświetlenie. W nocy w ogóle nie trzeba nic uruchamiać. Ona tak fajnie tylko delikatnie świeci, więc się nie rozbudzi, nie podrażni oczu. Super rozwiązanie. Okej, okay, a pytanie jeszcze mam takie, jeśli chodzi o kwestię pozostałej części twojego domu na 6 kołach, to jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię oświetlenia? Można by było zerknąć, zobaczyć? No można, wszystko pewnie, w przypadku, że można. Czy łazienki, czy ewentualnie części tej, gdzie jest sypialnia. Jeżeli ktoś z was, z widzów, miałby ochotę zerknąć i zobaczyć sobie, albo zapoznać się z twoim domem na kołach, to oczywiście u nas na kanale kilka, dosłownie tam 2-3 tygodnie temu pokazały się 2 odcinki, które naprawdę tam cieszą się ogromnym powodzeniem i nawet widziałem, że tam chyba kilkaset tysięcy jakiś short bodajże z tego, co kojarzę, był taki, że naprawdę tam strasznie mocno poszedł i kilkaset tysięcy się tego wyświetliło. Jeśli chodzi o kwestię twojej osoby, czyli zainteresowanie tematem jest na pewno. A tam poruszyliśmy kwestię związaną z tym, a co ty tam na tym, jakim chyba prawo jazdy jeździsz i że ten autobus ma 12 metrów, to może pójdźmy tą drogą i wytłumaczmy w tej chwili, bo skoro ten short cieszył się tak dużym zainteresowaniem, jesteśmy w sypialni, do której w jednym z odcinków wchodziliśmy dachem.
Tak. Dość osobliwie. No tu mamy. O, nie ma światła. Dobrze. Tu jest takie światło mocne. Ono gdzieś mam też pilota, bo ono jest regulowane, odpalane z pilota, jest ciemniane, ale gdzieś się ten pilot zawieruszył. Okej, dobra. Mamy takie oświetlenie. O, spoko. Że można na różne kolory czy coś. No, jakie tam potrzebujemy. Okej. Masz pięknie zrobione wszystko deskami, co dodatkowo jeszcze też powoduje, że tutaj jest taki mikroklimat fajny, ciekawy, bo bardzo ładnie pachnie po prostu. Lampka do czytania. A. Co tam potrzebujesz? Spoko, spoko. Dobrze. I też no, tak jak okna. No. No spoko. Masz takie. Bardzo, bardzo fajnie. I tu za tobą jest to samo. Okej. Okay. Dobrze. A właśnie, powiedzmy coś na temat tych twoich uprawnień w kwestii prowadzenia tego pojazdu. Ty masz prawo jazdy, no bo co, to waży ileś tam naście ton, zgadza się? No około 13. Prawo jazdy kategorii C, czyli na ciężarówki. I ty możesz jeździć tym prawo jazdy C, ale nie musisz mieć do tego dodatkowych uprawnień jako... Nie, nie, to jest pojazd specjalny, więc uprawnień nie potrzebuję. No. Jedyne co 8 dych, nie możesz szybciej jeździć. 70 na godzinę teraz mogę po drogach takich normalnych, krajowych. Bo tutaj jeszcze tabliczka jest 80. No tak, właśnie, bo było tak, ale przepisy się trochę zmieniły, więc zamówiłem już nową naklejkę. Okej. Okay. I to naprawdę zmieniał. 70? Tak. Ale to całą autostradą nie możesz jechać? Autostradą mogę 80. Nawet musisz? Autostradą mogę 80, ale na wszystkich drogach krajowych 70. Niestety. Całą drogę do ciebie jechałem 70 na godzinę. Super. No chyba dwa razy mi się zdarzyło zapomnieć po prostu i do tych 80 rozpędzić, nie? Ale... Aha. Ale to, przez ale to jest w ramach tolerancji jakiegoś błędu nawet chyba, myślę, że... Tam. Myślę, że żaden mandat nie przyjdzie. Okej. Okay. A pokażesz, jak to jest w kwestii oświetlenia w łazience? I co to z tymi 12 metrami? Bo jakbyś włączył jeszcze... Aha, to jest ta lampka właśnie słuchaj, na bardzo, to jest bardzo fajne. To jest ta taka nocna, jak chcesz sobie iść zrobić siku. Okej. Okay. No co? Tu masz prysznic. Dobrze. Mhm. Prysznic jest. Tak, brudny. Dobra. Tu jest. Okej. Okay. Lustro. Właśnie, jak to jest z tym metrażem? Bo ty tłumaczyłeś mi, że do 12 metrów możesz zarejestrować to jako pojazd specjalny typu, no nie wiem, no nazwijmy to potocznie camper, tak? Wszystko, co ma więcej niż 12 metrów w jednym członie, może być zarejestrowane tylko jako autobus. A pomiędzy autobus a samochód specjalny jest potęga, różnica po prostu taka, że to niesamowita. Za głowę można się złapać. Tak. Podaj przykłady właśnie, bo myślę, że może jesteś swego rodzaju osobą, która jest w stanie zainspirować niejedną osobę do być może pobudzenia swoich własnych marzeń, pragnień i gdzieś tam realizowania ich, bo ty jesteś świetnym przykładem na to, że można to realizować. Można, no jeżeli się marzenie ma silne, no to się realizuje, a inni gdzieś tam coś by... Bo to jest zawsze tak, ja tak mówię, no chciałbym, ale jak powiesz sobie chcę, no to jest inna moc oddziaływania. Bo chciałbym to, chciałbym tamto, ale jak powiesz chcę... Konkret. To, tak, ruszasz dupę z kanapy, odstawiasz piwo, wyłączasz seriale i bierzesz się do roboty. A porównanie autobus a pojazd specjalny, to tak. Autobus ma przeglądy co 6 miesięcy. Chodzi o badania techniczne. No to już masz koszty plus kłopot. Autobus ma tachograf, którego ja już nie posiadam. Czyli nie obowiązuje mnie czas pracy. Jest ciekawostka taka, jeżeli fizycznie tachograf jest dalej w takim kamperze, no to mimo tego, że go używać nie musisz, on musi mieć zawsze ważną legalizację. Więc to jest takie masło maślane. Dosyć dziwne to, no ale tam takie mamy przepisy. Mhm. Jeździć na kategorię C, nie na kategorię D, czyli nie musisz dorabiać uprawnień, jeżeli wcześniej nie posiadasz, bo ja kupując autobus miałem tylko B, dlatego poprzedni właściciel mi go przywiózł, bo nie miałem żadnych uprawnień powyżej kategorii B. Ubezpieczenie jest 7 razy tańsze. OC. Aż tyle? No, tam granica 6-7. No to zależy to gdzie... Bo to też miasto zarejestrowania i tak dalej, nie jest zniżki, jakie posiadasz, to wszystko ma znaczenie. No co, licencja na przewóz osób. W momencie, jeżeli masz autobus, tak jak tutaj jest 18 ton DMC, to w tym przypadku nawet jakbyś chciał wziąć małżonkę, musisz mieć licencję na przewóz osób. To dodatkowe koszty, dodatkowy kłopot. Poza tym za autobus płacisz podatek roczny do gminy. W miejscu, gdzie ja jestem zameldowany, to jest w granicach tam 3800 zł było rocznie podatku do gminy, tylko za to, że posiadasz autobus. A samochód specjalny nie? Nie ma żadnych opłat. Przegląd mam raz w roku. Ubezpieczenie jest dużo, dużo tańsze. Nie potrzebuję żadnych licencji, żadnych dodatkowych kodów kwalifikacji. Rocznie 6-7 tysięcy leży w suchym? No. Tak? Lekko. Lekko. A 6-7 tysięcy? No to tak już niech każdy sobie przeliczy. No zbiornik paliwa akurat, nie? Okej, dobra. Akurat masz to tankowanie do pełna. Okej. A ile na zbiorniku paliwa można przejechać?
Nie wiem. No nie wiesz, ale orientacyjnie jak gdyby. Tak. Nie mam pojęcia. Nie wiesz. Nigdy nie wyjeździłem. Trzy razy miałem okazję go tankować do pełna, ale nigdy w życiu nie wyjeździłem do zera. Okej, okej. A w międzyczasie wiadomo, spuszczałem ropę gdzieś tam do mycia, plus do webasta i tak dalej, aha, więc... Okej, okej. Ile przejedzie, tak samo nie wiem ile na setkę A pali. Jaki to jest model, to może niech sobie... Bo ja wiem, że my wcześniej poruszyliśmy ten temat, ale trzeba zawsze podejść do każdego odcinka trochę na zasadzie takiej, jakby ktoś pierwszy raz nas oglądał, bo wiadomo, że też jest przecież może... bardzo dużo widzów takich, którzy... A tu jeszcze, tych nie pokazaliśmy. Tak? Bo to jest jeszcze takie oświetlenie? A, coś takiego? O, super, bardzo fajna ściana, takie, ściana jest betonowa. I takie oświetlenie, co pokazuje syf na podłodze. No a i tam czepiasz się, wiesz, to nie jest syf czy coś takiego, bo ja uważam, że jak na warunki mieszkania na kołach kamperowych, to u Ciebie jest nadzwyczaj czysto i tak bardzo ładnie schludnie, także... Oczywiście on jest jeszcze w fazie prac wykończeniowych i tak dalej, tu brakuje listwy, która też będzie podświetlana. Okej. Tak samo tutaj będzie też ładnie oświetlenie, góra i dół. Dół będzie normalnie biały, a góra prawdopodobnie też będzie kolorowa. Tu jest oświetlenie kolorowe sterowane smartfonem. Ale nie jestem z niego w ogóle zadowolony. Często się... No jest, nie problem jest połączyć. Zadowolony. Tak. Ja tu się zaczynam gotować po prostu. Ja, wiesz co, albo ja już powoli myślę, żeby tu zrzucić tą kurtkę. No bo... wiem, że będzie zaraz za gorąco. No naprawdę. Ale chodzi ci cały czas to webasto, bo z tego co słyszę, tak, to tak, chodzi. Szumi. Dobra, ja sobie pozwoliłem się chodzi. Wmontować, wpakować w fotel. No i widzisz, nie idzie się połączyć teraz z tym oświetleniem. Okej. Okay. Czyli chciałeś mi pokazać oświetlenie, które nie działa. Udało ci się, pokazałeś, że nie no działa. No ci świeci delikatnie. Tylko właśnie widzisz, włączyłem. Okej. Okay. Tylko nie idzie im sterować. Okej. Okay. W tym odcinku chcieliśmy się skupić na kwestii oświetlenia. Okazało się, że również wychodzą właśnie takie chocki klocki. No właśnie. To jest głupota, trzeba nawet mieć lokalizację telefonu uruchomioną, żeby móc oświetlenie w kamperze sterować. No to jest okay. Słabe. To jest słabe. Tak samo do webasto, bo teraz mam webasto sterowane też aplikacją. A właśnie. I też potrzebuję lokalizacji telefonu, żeby webasto sobie uruchomić. Mamy akurat wyjątkowo ciepłe noce i dni, pomimo tego, że jesteśmy już w miesiącu październiku, to nie możemy narzekać. Jest dosyć nie, ciepło. Noce są bardzo ciepłe, ja na noc wyłączam webasto. Teraz po prostu racji tego, że dzisiaj wietrzyłem całego kampera i gdzieś tam... Wspominałeś, że prawdopodobnie wpadniesz, więc mówię, będziemy otwierać drzwi, zamykać i tak dalej, więc go jeszcze wychłodzę. Aha. Dlatego sobie obydwa webasta uruchomiłem. Jakiej mocy są te webasta? 8 kW każde. Powiedziałeś, że przesadziłeś, że wbrew pozorom one okazuje się, że są za mocne, za silne i niestety nie jesteś w stanie jak gdyby ich okiełznać pod względem minimalnych obrotów, czyli tego takiego dolnej granicy. Teraz chodzą, widzisz, na minimum i musimy otwierać okna i dach, bo nie idziemy A jakby robić. Jedno chodziło, to nie załatwiłoby to sprawy? Pierwszym zimę miałem tak, że miałem tylko jedno webasto i była różnica temperatur tyłu kolosalna. To tak jakbyś z sauny nagle wchodził do lodówki. Okay. Wiadomo, że tu nie było mrozu, ale no, ta różnica temperatur była wielka, dlatego że no, nie da rady tak rozprowadzić powietrza z jednego webasta, żeby było wszędzie równo. A w tej chwili jak są dwa webasta, dwa chodzą na minimum i jest cieplej. Ciekawostka taka, że tutaj w kuchni to są takie same webasta, ale tutaj jest cieplej to dmucha, dlatego że to webasto jest tutaj zaraz koło fotela, czyli ono bierze powietrze tutaj stąd. Bo ja czuję, że usiadłem i naprawdę tu tak. Się czuję, że... Tylko, że masz ogrzewanie nóg z tego webasta. Ale z drugiej strony też wiem i zdaję sobie sprawę, że czasami jest to walka o tą temperaturę i czuję, że to miejsce jest o tyle przyjemne, że nawet jeżeli byś to włączył, to możesz całą część drugą, powiedzmy gdzieś tam autobusu, nawet jakbyś miał chłodniejszą, no to tutaj w części takiej... Jestem w stanie z tego, jakbym rzucił bytowania. Na maksa, to mam tak wyprowadzony, że byłoby mi dmuchało przez te drzwi otwarte. Łazienki by mi nie grzało, ale sypialnie by mi grzało. Aha. Tylko do czego zmierzam? Że to webasto tu zamontowane, mimo takiej samej mocy, w ogóle to wszystko to samo, to webasto dmucha cieplej, dlatego że bierze powietrze stąd. Okay. A tamto webasto, co mam w sypialni, jest w piwnicy tak zwanej. Piwnica też jest ogrzewana, ale nie w takim stopniu jak część mieszkalna. I tamto webasto dmucha ciutkę zimniejszym powietrzem. Wyczuwalnie to było zimą. Znaczy teraz tak nie czuć, ale zimą to było wyczuwalne. Teraz w tym roku kupiłem kamerę termowizyjną, więc myślę, że to sobie zmierzę. Bo tam wiesz, ręką to tam czuć, ale kamera, myślę, pokaże tę różnicę. Dlatego jak ktoś będzie montował webasto, to najlepiej tak, żeby to powietrze sobie tutaj brało ciepłe na dmuchu. Okej, okay, dobrze. Czyli sugestia już jest taka, że należy zwrócić uwagę i nie wcale na tą maksymalną moc ogrzewania danych pomieszczeń, tylko w 60, 70, 80% i tak używamy ogrzewanie w
trybie minimalnego używania. No tylko chodzi o to, żeby tylko dogrzać po prostu. Mhm. Ja tu największą temperaturę, jaką miałem, znaczy najmniejszą temperaturę za oknem, to było minus 17 stopni. To chyba przez dwa dni tak było. I Webasta nigdy nie chodziło więcej niż na połowę mocy. Znaczy raz czasem je uruchamiam tam na 10-15 minut na maksa, no bo tak jest zalecane, żeby tam komorę wypalić, okay. Ale w sensie takim, żeby była potrzeba grzania, nigdy na więcej niż na połowę mocy nie chodziło. Więc myślę po prostu, czy nie dokupić jakiegoś Webasta takiego 2 kW i zamontować gdzieś po środku, żeby właśnie takie dni ciutkę zimniejsze, ale jeszcze nie zimne, żeby te... No teraz bez sensu grzać i jednocześnie wietrzyć, nie? Nie, no tak, zgadza się. Chyba, że typowo chcesz po prostu wymienić powietrze w całości, to wtedy najlepiej wietrzy się nagrzane pomieszczenia, no to żeby temperatura tak była wyższa niż temperatura. No tak zimą robimy, nie? No bo zimą też trzeba wietrzyć, no bo to rano jak śpisz przy zamkniętych oknach, no to jest fajny zaduch, wiadomo. No tak, tak. Chyba, że sypialnia jest mała. Okej, okay, zgadza się. Więc to trzeba wentylować, nie? Dlatego no chyba dokupię Webasto po prostu 2 kW i dołożę po środku. Takie na chłodniejszy dzień, ale nie zimny. Okej. Okay. Czy pytania, które były pod ostatnimi odcinkami, któreś ci się rzuciły w oczy, były jakieś takie charakterystyczne? Bo ja zauważyłem, że bardzo dużo osób właśnie pyta, a jakie uprawnienia, jakie były to? Były jakieś tam pytania, ale to mieliśmy jakiś tam nakręcić odcinek, konkretnie po to trzeba było je po prostu spisać. I wtedy na nie odpowiedzieć. No to przyłożymy się, może kiedyś wiesz, o co chodzi. Usiądziemy i spiszemy nawet, powiedzmy nawet może przypomnisz sobie pytania, które są najczęściej zadawane po to, żeby można było tak kompleksowo odpowiedzieć widzom i żeby... No to najczęściej zadawane pytania to nie ma odpowiedzi. Albo ja po prostu nie znam, albo po prostu no, nie jestem w stanie udzielić, no bo najczęściej to jest zadawane pytanie, ile to pali i skąd pieniądze na budowę i życie w trasie. No to są takie pytania, które... No nie wiem, ile pali. Tak samo o ogrzewanie to właśnie gadaliśmy. O ogrzewaniu dużo ludzi pyta, ile to Webasto pali. Nie mam pojęcia. No jak ty masz to podłączone do zbiornika, w którym jest tam kilkaset litrów paliwa, no to 800. Co teraz? No co teraz? Ty masz tam jakby, nie zlać paliwo, wlać 10 litrów i grzać 5 dni, żeby zobaczyć, czy ci się skończyło? Czy można by to zrobić? Gdzieś tam dużo osób mnie namawiało, tak właśnie ostatnio jak fantastyczny Tomek był, tak. To też gdzieś tam mówił, że ludzie lubią takie rzeczy, że warto byłoby to sprawdzić. No jak najbardziej jest to w stanie do zrobienia, no bo jestem w stanie sprawdzić, ile pali kamper na 100 km, jestem w stanie sprawdzić, ile pali na godzinę silnik na biegu jałowym, jestem w stanie pomierzyć te Webasta, tylko że ja z natury jestem w tych kwestiach leniwy, nie lubię takich statystyk prowadzić. Nie czujesz potrzeby, dobrze. Znaczy nie, no to można by nic nie da. Litrową butelkę założyć z paliwem po prostu i zobaczyć, ile czasu by to tam wychodziło i tak dalej, i tak dalej. To wiedza mi nic nie da, a później może mnie stresować. Tak było w przypadku, jak kilka lat temu kupiliśmy wielkie amerykańskie auto z dużym silnikiem. Ja nie wiedziałem, ile ono pali. Po prostu jechałem na CPN, tankowałem, jeździłem. Fakt, że często. I wszyscy, ile to pali. No jak zmierzyłem, ile pali, no to dużo. No bardzo dużo pali i gdzieś tam później człowiek myśli, kurczę, na cholerę, może kupić jakiegoś Passata. No bo, w dieslu. No bo wiesz, no 1.9. Mieć auto, co ci na trasie pali 19 litrów benzyny, no to bezsens, tak? Aha. A wcześniej wiedziałem, że dużo, ale nie wiedziałem dokładnie ile. W momencie, jak już wiedziałem, że pali 19, nie mniej, no to przy spokojnej jeździe, to mówię, nie wiem. No osobiście tam... też mam doświadczenie z paliwożernego samochodu i wiem, jak to jest. Jak ci samochód dobija pod 30 litrów spalania, to zastanawiasz się, o co chodzi w ogóle, jak gdyby, tak. Po co to robisz, jak gdyby z jakiego powodu. Ale wiesz co, myślę, że chyba każdy facet, chociaż niekoniecznie facet, bo przecież kobiety też są wielkimi fankami motoryzacji, ja myślę, że pewnie każdy jakby sobie tam parę minut przysłowiowo, tydzień, miesiąc czy pół roku potrzymał przed domem taki samochód, to myślę, że to też może spełni jego jakieś tam fantazje. Jak trzymasz pod domem, to nic nie pali. No tak, faktycznie, ale jak pojeździsz chwilę, no to... Tak, no ja bardzo paliwożernym autem wyjeździłem 300 tysięcy kilometrów ponad, tym Lincolnem na przykład. Na samą budowę tu kampera wyjeździliśmy 14 tysięcy kilometrów, bo to akurat spisywaliśmy wtedy. To 14 tysięcy kilometrów mega paliwożernym samochodem wyjeździliśmy tylko na budowę. Woziliśmy też materiał na budowę i tak dalej, wszystko nim. Więc ekonomicznie nie ma żadnego uzasadnienia. Frajda z jazdy, miałeś 5-7 chemii pod maską, więc wiesz, o czym mówię. Więc frajda z jazdy... Kolosalna. No jest super. Dobra, ale to mieliśmy o kamperze gadać. Tak, właśnie, aby zaczęli schodzimy na jakieś amerykańskich silnikach. No. Dobrze. Jeśli chodzi o kwestię, bo tak, wiemy już, że masz cztery tutaj akumulatory dwunastki założone. Trakcyjne. Trakcyjne. Jeżeli chodzi o kwestię paneli. Ten temat też był wcześniej poruszany, tak, no, aczkolwiek był. Z szacunku tutaj do naszych widzów, być może tych, o których mówię, że oni dzisiaj jak gdyby albo wtedy nie dosłuchali. Bo czasami, nie wiem, czy zauważyłeś, czasami mówisz o tych samych rzeczach i mówisz 10, 15 raz i nawet czasami jak sam oglądasz,
powiedzmy, odcinek z sobą, to mówisz, o, przecież to jest ciekawe, nawet sam nie pomyślałem o tym, żeby porozmawiać o tym. No ale dużo ludzi właśnie nie wiem, jak ogląda, bo zadają mi później pytania, na które udzielałem odpowiedzi w odcinku, więc albo oglądają inny odcinek, pod innym piszą komentarze, albo oglądają jednym okiem to, a drugim co innego, no nie wiem, jak to działa. Więc panele. Panele w tej chwili są 3 razy po 320 i 2 razy po 420 albo 440. 20. Znaczy, z mojego punktu widzenia, jako osoby, która żyje w off-gridzie, promuje off-grid, no to wiadomo, że chciałoby się powiedzieć, na tak dużym samochodzie, autobusie, prosi się o więcej. Tak, leżą w garażu, czekają na montaż. Ty mi mówisz, że one tobie starczają, że te, które masz, starczają. Czy ty odpalasz ten autobus? Bo ja wiem, że raz na jakiś czas go odpalasz, ale to jest typowe dobicie energii do akumulatorów. Czy bardziej go przepalasz z powodu takiej kultury pracy, czy jak, nie wiem, jak to nazwać nawet? Dopalam. Odpalam go po to, żeby sobie trochę silnik pochodził, żeby nabić akumulatory autobusu, bo coś mi kradnie prąd, muszę to na dniach poszukać, bo gdzieś mi prąd kradnie, postoi 4-5 dni i nie jestem w stanie go odpalić, dlatego odpalałem go 2 razy już z gniazdka domowego, bo mam taki prostownik z rozruchem, a też musiałem go z akumulatorów hotelowych zasilić, więc odpalam, żeby nabić te akumulatory, a jednocześnie mam tego Oriona, co mi tam ładuje akumulatory też hotelowe, więc na chwilę też go odpalam. Ale ostatnio odpaliłem właśnie i no bo były 3 chyba dni bez słońca, nie? Aha. Jakoś tak mieliśmy tutaj. Tak, były 3 dni i to tak. Powiem Ci, że no ja tak przez pierwsze 2 dni też jeszcze leciałem normalnie i pompa chodziła, ale już później kolejny dzień, no to już poli, już jak gdyby nie chciałem tego prądu eksploatować do... To ja właśnie mówię, dobra, odpalę go, niech sobie pochodzi. Mówię, na godzinkę go może odpalę, ale no... 15 minut dosłownie pochodził i akumulatory były pełne. Już więcej prądu nie przyjmował. Jeżeli chodzi o zabudowę tą domową, no bo też no dzisiaj bardzo ładnie, dzisiaj 50 amper płynęło ze słońca. Dzisiaj była dosłownie godzina słońca i 50 amper waliło, więc no bardzo to w ładnie. Twoim przypadku, no to mówimy o 600 watach, jak gdyby, jeżeli chodzi o kwestię mocy, która była odkładana w akumulatorach, tak w wielkim skrócie, a biorąc pod uwagę, że tutaj raczej nie masz chyba urządzeń takich, które są strasznie mocno energopotrzebowskie. No, piekarnik, ale bardzo rzadko go używam. No, lodówka chodzi non-stop. Znaczy non-stop, no tak jak tam cykle sobie uruchamiam, ale jest cały czas... ale ona steruje sama przetwornicą, więc przetwornica nie chodzi na jałowym. Okej. Okay. Bo przetwornica ma... To jest genialny patent, to tak, super. Przetwornica to chyba 4 ampery bierze na jałowym, więc to jest dużo, bo to duża przetwornica. No i latem to nie ma potrzeby wyłączać, wiadomo. Ale no teraz 4 ampery na jałowym, no to jest... ogrom. Z paliwożernych jest... piekarnik, jak używam na prądzie, teraz jeżeli już potrzeba, to na gazie chodzi, bo jest gaz, prąd. Toster jest bardzo prądożerny, tylko że tostera już wiem, że zimą raczej nie używam. No i ekspres do kawy. Dzisiaj sobie zrobiłem 2 takie bardzo, jak to się Madzia śmieje, mleko z zarysem kawy, bo ja tak jak piję sam, to piję takie latte, że tyle mleko. Mleka, a kawy to tak tylko, żeby zarysować, nie? Więc, no i co, ładowarka do laptopa, ładowarki do telefonu. A to się to dużo bierze. Nie wiem. Okej, dobrze. Jakoś nie spożywam za dużo prądu. Okej, spoko. Czyli więc mi starcza. Wniosek jest z tego taki, że jest okej. Tak, ale miałem ogrzewanie podłogowe elektryczne w łazience. Taki był pierwszy plan i to było całkowicie niewydajne. Bo ogrzewanie używasz, jakie jest zimno na dworze. Jakie jest zimno na dworze, nie ma słońca. Jak nie ma słońca, to się nie ładuje. A spożycie prądu, a oddanie ciepła nijak się miało, więc wywaliłem. Później miałem takie coś, co reklamowali jako webasto elektryczne, czyli taka dmuchawka, no tak jakby farelka, tylko na 12 V. I to fajnie dmuchało przez chwilę, a później z każdym kolejnym, to też miałem w łazience zbudowane właśnie, żeby na chwilę tylko odpalić sobie, nagrzać, żeby wiesz, wygodniej było wejść, rozebrać się, wejść pod prysznic i z niego wyjść, ale pierwsze parę użyć fajnie dmuchało. I fajnie tam zużywało, chyba 14 amper ciągnęło prądu, więc nie było źle. I fajnie dmuchał ciepłym, ale później każde kolejne włączenie już prąd brało cały czas taki sam, ale to wydmuch ciepło już był... Że słabszy. I no. Wywaliłem to też całkowicie. Dlatego czyli... ogrzewanie elektryczne... No nijak się nie pogodzi w kamperze. Musiałaby być pompa. Musiałaby być dźwignia mocy tej grzewczej w stosunku co no tak, do poboru no, to energii. Musiałaby być hybrydowa, no... to po pierwsze, czyli prąd, gaz. No na taką znaczy, idea to by się spodobała tej mojej, którą mam. Tak, no idea sama w sobie jest fajna, no jeszcze nie wiem, no bo dopiero pierwszą zimę to będę obserwował, jak to u Ciebie funkcjonuje, więc zdania jeszcze nie mam, ale no idea jest
genialna. Moim zdaniem również. Jeżeli to będzie działać tak, jak jest opisane, no to myślę, że fajny. Że może być w tym przyszłość. Tak. No tylko znowu patrząc, to przekładają się na budowę kampera. No nie wiem, czy są jakieś mniejsze, no bo wiem, ile twoja kosztuje, więc większość ludzi w tym budżecie to prawie całego kampera buduje, nie? Co taka pompa kosztuje, więc... Okej. Okay. Ale zawsze można spokojnie postawić na rozwiązanie w postaci klimy, która ma wersję i grzanie, i to też jest pompa, aczkolwiek ona jest, no, jak gdyby pobiera tylko prąd, no nie? No bo ona jest tylko tak, na prądzie, no. Także... A tu w moim przypadku akurat jest połączenie gazu z prądem. Jeśli... No tu nie ma nigdy złotego środka, zawsze jest jakiś kompromis. Aha. W przypadku off-gridu, czy to na kołach, czy jak u ciebie stacjonarnego, no... Stacjonarny, wiadomo, trochę łatwiej, no, a mobilny, no to dużo ma ograniczeń jednak. A jeśli chodzi o kwestię miejsca w ogóle? Tutaj, to które jesteś, bo można powiedzieć, że ty już tak, ja nie chcę mówić, że zapuściłeś korzenie, ale biorąc pod uwagę, nie, bo dzisiaj że... się przeparkowałem. Tak, ale no właśnie, i się udało w ogóle przeparkować, tak, przejechać. Tak. Mhm. Delikatnie się zapada prawą stroną, ale nie ma tragedii. Tak. Czujesz, że i się da radę jechać, jak gdyby, to nie jest tak, że... Nie ma stresu. Po tych deszczach ostatnio delikatnie mi osiadł, bo tak padało ostro, ale bez problemu pojechać. Lało fest, więc mówię, dobra, no to... Ruszam. Zobaczę, czy trzeba będzie od razu podeski, czy nie. I delikatnie ruszyłem i poszedł. Okej, okay, super. Miejsce? Bardzo fajne. Pod jakim względem? Właśnie, co jest takiego? Bo ja zawsze, wiesz, chętnie zapytam się kogoś... Cisza, bardziej, że... spokój, las za oknem. W sypialni w dzień, teraz nie zobaczysz, ale w dzień mam tu drzewa, przez to okno drzewa, przez to okno drzewa. Zero sąsiadów. Znaczy, no mam ciebie i Dorotę z Rysiem, ale to kawał drogi. To już wyprawa jest do was. I no tu stoję przy tej drodze takiej, co teraz jest przez grzybiarzy uczęszczana, ale zatrzymują się, robią zdjęcia i jadą dalej. Wczoraj był Waldek, pozdrawiam serdecznie, jeżeli to oglądasz. Waldek z Inu Wrocławia zatrzymał się, nie widział, bo ja tu siedziałem w środku, nie każdy mnie widzi. I gdzieś tam podszedł, co robi zdjęcia, podszedł bliżej, zobaczył mnie przez szybę, no to już mówię, wyjdę, przywitam się, pogadam. I no to jedyna taka osoba, z którą po prostu tutaj rozmawiałem. Ale bardzo przyjemna, fajna rozmowa. A tak to po prostu ludzie staną, zrobią zdjęcia, pojadą dalej, więc nikt mi tutaj nie przeszkadza. Ja podejrzewam, że to jest dosyć osobliwy widok, oglądanie... W środku lasu autobus. No właśnie. No, to, że to jest samochód specjalny, że to jest kamper i tak dalej, dla każdej osoby laika będzie to po prostu zwykły autobus. Tak. Znaczy niezwykły, dziwny autobus. Stojący w środku lasu, nie? I pytanie, jak tu wjechał i czy tu może stać i w ogóle, nie? Aha. Dlatego dzisiaj tak gadaliśmy, no ten szlaban powiększyłem. Dziś to tam roz... myślę, że... spowoduje, że ludzie będą widzieć, że to jakiś może teren mi wyznaczony. Okej, okay, no żeby tak. Żeby żadnej straży leśnej czy policji nie wzywali, nie? No bo to... No, ale wiesz co, powiem ci, że tutaj naprawdę, jak gdyby ja czuję się na tyle komfortowo, że mamy totalnie, można powiedzieć, że... no nie ma jak gdyby. No tak jak sam zauważyłeś, to przez tam, nie wiem, ileś tam tygodni, w których tutaj jesteś, może była jakaś jedna osoba, która, umówmy się, że tak chcący, niechcący, trochę tak sobie powiedzmy, że wjechała na nasz teren. A tak, no, to zdarzyło się wczoraj, chyba przedwczoraj, nie? Tak, ale tam... to też trochę nasza wina, z tego względu, że przecież nie ma najmniejszego problemu założyć sobie ten drąg, szlaban. Zamknęliśmy i... wczoraj. Tak, po to, więc żeby... jestem zamknięty z dwóch stron, nie wyjadę. Okej. Okay. Po to, żeby też dać nawet komfort tym ludziom, którzy przejeżdżając obok, nie muszą się zastanawiać, czy to jest droga publiczna, w którą mogą wjechać sobie tutaj tak. Na nasz teren, czy nie. Mało publicznie wygląda. No z tej strony to może by, no tu już ten szlaban stał taki mały, więc no głupio by go było objeżdżać. Ale no z tamtej strony, no to nie wygląda to jak droga publiczna, nie? No bo tam jednak tak musisz wjechać trochę już między domy, znaczy no Rysia minąć, później no tak jakoś... Z tamtej strony to nie wygląda na publiczne miejsce, nie? Więc byłem zdziwiony, że ten gościu tam wczoraj tutaj nam wjechał, no, ale teraz już nie wjedzie. To też się tutaj nic wielkiego tam nie dzieje, tak. Gdyby, no, nie? Natomiast to bardziej mówię z powodu komfortu, żeby nikt się nie zastanawiał, a że wjechał i teraz, bo wiesz, bo to też dla kogoś jest niekomfortowa sytuacja, no, bo, no nie? Wjeżdżasz komuś nagle, o kurczę, jestem kogoś na podwórku, nie? No. Trochę nietypowo, bo w lesie, ale komuś na podwórku, więc... Tak. No. Każdemu z nas się zdarzyło wjechać komuś na podwórko, to nie ma co tutaj... Zbierasz grzyby, ale nie jesz grzybów. No nie jem grzybów, ale zbieram. Zbierasz. Znaczy dawno nie byłem, z Madzią żeśmy pozbierali wtedy, poszliśmy z Madzią na spacer tak o, po drogach, tylko się przejść normalnie drogą na spacer, ale przy drodze reszło pełno prawdziwków, już nie było rąk, bo nie mieliśmy nic przy sobie, zanieśliśmy do Rysia, a później poszliśmy z Madzią specjalnie na grzyby.
żeśmy tu łazili i tych grzybów tyle, co kot napłakał. A teraz, w tej chwili, od dzisiaj mogę Ci już powiedzieć, że będzie wysyp, bo przy tak ciepłych nocach, przy tak dużej wilgotności ściółki będzie wysyp i naprawdę już w tej chwili czuję się. Nawet sam zauważyłeś, że ruch, chociaż my jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do tego, że u nas w lesie czujemy, że ten sezon dla grzybiarzy idzie pełną parą, no i raz na jakiś czas ktoś gdzieś tam pomiędzy tymi drzewami się pojawia, tak, no, po prostu tam przemyka. Ale właśnie tutaj łażą, tutaj bardzo dużo ludzi łazi, ale tutaj po że tak powiem, po terenie naszym omijają, prywatnym... Omijają, nie, oni omijają, to, jak gdyby mają, no wiesz... To dwie osoby się zdarzyło właśnie, co chyba bardziej wyszli, bardziej kampera zobaczyć, ale tam się schylali, nie wiem, ci grzyby znajdowali się, tak po prostu markowali to, ale... Ale powiem Ci, że nawet przy tym całym tu, jak gdyby monitoringu, przy tym wszystkim, bo ja też sam osobiście wiem, że tak jak nawet u Ciebie, jeżeli ktoś się gdzieś pojawi w pobliżu czy coś takiego, no to momentalnie gdzieś tam kamery wyłapują tak, no, wszystko i to widać. No nie, ale to nie, no nie ma, to nie jest tak. Nie, tam, tu wiesz, właśnie nikt się nie zbliża. No jedyna osoba, co mi alarmy te bliskie takie, to jesteś to Ty. Ja. No tak wczoraj, nie? Przyszedłeś, ja byłem akurat na zakupach, z Dorotą pojechaliśmy, dostaję powiadomienie, bo alarm uruchomiłeś i patrzę, aha, pukasz. Mówię, dobra. No, to... no tak, no bo wszystko chodziło w środku, tak. Miałeś ogrzewanie włączone, to tamto i tak dalej. Mówię, no to na stówę na pewno jesteś gdzieś tam, wiesz. Tak, no ogrzewanie miałem wczoraj włączone, dlatego, że mówię, będziemy coś tam działać u Ciebie, aha, więc no pogoda była taka ni ciepło, ni zimno. Mówię, no fajnie będzie wrócić do ciepłego pomieszczenia. Super pomysł. Ja też uważam, że z reguły to trzymanie stałej temperatury powoduje, że ten nasz komfort życia jest dużo bardziej przyjemny. A wczoraj miałem tylko tutaj wybasto, czyli tylko w części tej przedniej. Jeżeli ktoś by miał ochotę z osób, które mają kampera czy coś takiego, miałby ochotę wpaść tutaj do nas na parę dni czy tam na tydzień, żeby zabiwakować czy coś takiego, to przydadzą nam się z dwie ręce do roboty? No tak, no to ręce mile zawsze widziane, miejsce jest. Teraz trzeba tylko, towarzystwo polecę? Teraz trzeba tylko specjalne podanie, otwarcie szlabanu. A, właśnie, spoko, to w razie czego jutro wezmę specjalne gwoździe, zabiję. Tak, na priv, w razie czego niech ktoś pisze, zostawimy adres mailowy, jest zawsze gdzieś w opisie pod filmem, śmiało piszcie, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę się do nas przyłączyć. No, ale Twój adres jest znany już wszędzie, bo już żeś ogłaszał adres na prawo i lewo, więc... No właśnie. Jeszcze przyjeżdżają. No właśnie. To jest to, że nawet... się chwalił jeżeli... tak prostym kodem pocztowym. Tak, oczywiście. Ale to dla stałych widzów, jeżeli ktoś ma ochotę, to na pewno znajdzie, nie będzie z tym problemu. Ale tak czy inaczej, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę wpaść do nas na kilka dni, powiedzmy, żeby pobiwakować razem z nami, coś trochę podziałać i w ramach takiej przysłowiowej pomocy przy ogarnianiu tutaj u nas tego naszego terenu, a mamy naprawdę mamy parę wyzwań takich do pokonania, do zrobienia, to jeśli macie ochotę, żeby tam oddać tak, od dwóch dni robimy fajny projekt, który tak, jeszcze parę dni nam zajmie. Aczkolwiek fajnie jest mówić, jak już się coś zrobi, bo ja już zauważyłem, że jak się opowiada tego o tym, nie powiemy co się teraz, zrobi, co robimy, ale tak, od dwóch dni robimy pewien projekt, który parę dni nam jeszcze pewnie zejdzie. Tak czy inaczej, jeśli ktoś z Was chciałby się przyłączyć, oczywiście jak najbardziej wpadajcie, zapraszamy. Jeśli macie swój dom na kołach i macie, powiedzmy, timing, jak gdyby pasuje Wam i ten czas, którym dysponujecie, jest w czas, w miejsce i macie i chcielibyście tam te kilka godzin swojej pracy rąk oddać tutaj i zostawić w dobrym projekcie, to oczywiście zapraszamy. No i co? Bardzo Ci dziękuję w takim razie za zaproszenie. Niezwykle miło jest nam gościć u Ciebie. Możesz z zewnątrz zobaczyć, jak sobie lampki ładnie świecą. Dobrze, zaraz wyjdziemy w takim razie. I powiem Ci, że mam taki fajny pomysł, bo uważam, że świetnie wyjdzie tutaj nam zdjęcie. Na pewno za chwilę zrobimy. Ja sobie zrobię pauzę i dogramy jeszcze końcówkę. Ale okay, fajnie będzie, jakbyś tak z pozycji, tak jakbyś usiadł na tym blacie, ja Ci zrobię zdjęcie i będzie fajnie czoło w głowę. Ja mam tak? Pozować? No pewnie, no nie, no bo no tak dobra. Właśnie zastanawiam się, jakby to ograć, tylko czy da radę coś takiego, żeby to... Czekaj, ja sobie później... O, ale co, noga na nogę? Tak, coś w tym rodzaju chyba, no. Poczekaj, wiesz co, ja na sekundę włączę to światło z mojej strony. Podłączenie czasu, a nie, dobrze, nie ma, nie można. No dobra, to tak czy inaczej ja postaram się sobie wyciąć to. Mogę się naświetlić, jak chcesz. A właśnie, a masz jakieś światełko i to byśmy wtedy już... I to zrobimy. To będzie sceneria iście ta. O, super. No, o. I teraz jest całkiem fajnie. Okej. Okay. Dobra, spoko. Ja sobie to oczywiście wytnę z filmu, z materiału, a my w tej chwili zasuwamy i idziemy na zewnątrz i zobaczymy sobie, jak Twój sprzęt wygląda w nocy. A ja biorę już latarkę, czołówkę i widzimy się za sekundę. To jesteśmy na zewnątrz. Spoko. To co, mamy ujęcie jeszcze na samym końcu.
Tak wygląda z zewnątrz obrysówka i twój dom. Tak, no. Tak? No dobra, spoko. Fajnie, elegancko. Chcę pokazać, jakie mam ładne światła. Tak? Długie. Okej. O. A tutaj idą odgłosy z Webasta. Webasto. Ty, ale powiem ci, że faktycznie, słuchaj, te światło to tak nawet całkiem przyzwoicie. No, wszystko widać. Tak, dokładnie. A właśnie, a jakbyś tak trochę wyjrzał, to może tu będzie z tej pozycji trochę lepiej widać. O, kurczę. Tak, tak. O, a jeszcze tak bardziej się wysunie. Zobaczymy, może tutaj bardziej, o. No, powiem ci, że nie wiem, czy czasami to nie zrobimy jako zdjęcie czołówkowe, bo powiem ci, że wygląda dość egzotycznie, no nie? Sprawdzimy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak czy inaczej, bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Włączam moją czołówkę z tego względu, że do domu daleko, trzeba będzie zasuwać, a Kamila zostawiamy w jego przestrzeni, u niego w domu. I cieszymy się, że jesteś, że odwiedziłeś nas, że przyjechałeś z tego względu, że niewątpliwie jesteś ogromną atrakcją dla nas. Mam nadzieję, że my dla ciebie również w jakiś sposób możemy tutaj ten wspólny czas... Podoba ci się? Tak. Super, fajnie. Fajna miejscówka, blisko do fajnych miast. Saunę musimy odpalić. No, w końcu robi się sezon na saunę, więc wypada. Dobra, więc to co? Wypada. Trzymaj się i co? Widzimy się pewnie na kolejnych odsłonach. O tym Q&A pomyślimy. Spoko. Czekaj, ja cię podświetlę tak teraz trochę i do miłego. Cześć, hejka. Hej.